Witam Was, moi kochani, bardzo cieplutko w grze Myth of Empire. Dziękuję za komentarze, bardzo się cieszę. Więc piszecie do mnie, że dobrze sobie radzę. To mi się bardzo podoba, bo kompletnie nie mam pojęcia, co robię w tej grze. Piszecie, żeby mój przyjaciel Zenek pracował. Ja muszę dać mu też jedzenie do warsztatu chyba. Tak z tego, co zauważyłem, jak się nie mylę. I rzeczywiście jest tutaj żywność wojownika u góry, więc damy mu 8 ugotowanej szarańczy i miejmy nadzieję, że to mu wystarczy do tego, aby coś robił. Ja nie wiem, czy on coś robi w ogóle, czy nie robi. Ekwipunek. Mamy jakiś kamień do rzucania tylko i pieczonego skorpiona. Jak ja mu mogę pokazać pracować? Nie wiem. Tu ma jedzenie. Na jakieś 15,5. Nie wiem, czy to jest na tyle godzin, czy jak. Ale on nic nie robi. Jak ja mam powiedzieć, ej ty, pracuj. Zasięg śledzenia bitwy, zasięg... To są rzeczy, które podążaj. Dobra, słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzach, jak poprosić mojego przyjaciela, aby zaczął pracować i coś robił, bo ja nie wiem, on nic nie robi na razie. Czy ja muszę coś włożyć tutaj? Czy ja muszę mieć jakieś rzeczy, żeby on sam pracował? Myślałem, że on będzie sam zbierał je. No ale dobra, mógłby stworzyć kamień, bo mamy lity kamień. On z tego nic nie robi. Gips, glina, pajasek, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. No nic, co w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zapytacie? Ech, mam nadzieję, że zapytacie. W dzisiejszym odcinku chciałbym udać się do tego obozu. To jest daleka droga. Neutralny obóz Włóczęga. Być może coś tam będzie. Po drodze zobaczymy, czy znajdziemy jakieś zwierzęta. Piszecie mi, że konie są na mapie. W niektórych miejscach. Trzeba je po prostu znaleźć. Cóż, na razie nie będę się was pytał, gdzie dokładnie. Ale no... Nie wiem. Pewnie może na jakichś polanach. Tutaj nie wiem. Chociaż widzicie, daleko nie zaszedłem, bo tak wolno strasznie ten człowiek chodzi, mój przyjaciel, ale cóż, mój bohater. Ale no, kurka, szkoda, że nie mogę znaleźć tego konia, bo bym sobie szybciej biegał. Dobra, to słuchajcie, to ja sobie tak pobiegnę teraz, tak powolutku, do tej osady, bądź w okolicy tej osady. To jest trochę daleko, neutralnego obozu. Jeżeli coś po drodze ciekawego znajdę, to wam pokażę. Jeżeli nie, to dopiero widzimy się przy tej osadzie. Ale czekajcie, bo tutaj widzę jakieś fioletowe rzeczy. Co tu może być takie fioletowe? Tereny. Magiczne? Nie wiem, dlaczego skojarzyłem od razu z magią, ale nie wiadomo. Dobra, lecimy do obozu. Moi kochani, jestem tutaj... Po drodze widzicie, miałem jakieś lisy, króliki, strażnice. Jestem przy tym jeziorku i zauważyłem czerwone kwiatki i to jest rdestowiec. Nie wiem, czy to się przyda mi, ale mogę wziąć. A co to jest? Trzcina. Co mi da trzcina? To jest trawa zwykła. A rdestowiec co daje? Trawa, gałąź, poczekajcie. Rdestowiec. I co to jest? Istotny składnik do produkcji alkoholu. Można uzyskać przez sadzenie. Po drodze trochę gliny zebrałem, jak biegłem. Na razie nic, nie zbierałem niczego innego, nie skupiałem się na zbieraniu innych rzeczy. Chociaż zastanawiam się, czy to jest miedź tylko? Tak, to jest miedź. Ja nie wiem, czy chcę mieć. Czyli pewnie bym chciał dużo miedzi mieć, ale... No, można trochę wziąć tej miedzi. Zresztą może po drodze będę wracał, to będę zbierał. No to rdestowiec. Dobrze, wiemy gdzie jest. Wiemy gdzie jest. Jest na mapce. Tutaj przy tym jeziorku. Jestem już niedaleko, widzicie? Także całkiem... Ale ile czasu? Ja tutaj do tego miejsca chyba z 15 minut biegłem. I co chwilę jedzenie muszę jeść, bo mój przyjaciel co chwilę głodny się robi, bo przez to, że pewnie staram się sprintować. A to ten sprint jego to jest taki... Ledwo co? Tu mam jakiś most. Domek. Moi drodzy. W razie czego jakbyśmy musieli walczyć. Mamy jakąś chatkę. Czekajcie, czy to jest już to?
A nie, to jest coś takiego. No nie wiem, co to jest za miejsce, ale chodźmy zobaczyć. Tu ludzie chodzą. Mam nadzieję, że mi zbierz. Co to jest zbierz? Rumowisko tylko. Aha, to są jakieś ryby. 13 poziom. 17 poziom. Mam nadzieję, że nie. O! Okej, dobra. Dobra. Uciekamy. Ała. Pan. O Jezu, to są bandyci jacyś. O rany. Albo myśleli, że ja chcę się zaatakować. Mam nadzieję, że mnie nie gonią. Chyba tak. Nie widzę. Uf. Chyba odpuścili. O rany, nie wiedziałem, że oni mogą atakować. Ja przyszedłem przecież, może dlatego, że miałem w ręce miecz. To jest jakiś obóz, który nie jest neutralny tutaj. O kurka. Ale ja chcę, muszę dojść do tego przejścia. Bo jest tutaj, widzę, most, ale ten most. Kurczę, to ja muszę przejść przez obóz nieneutralny, aby dojść do obozu neutralnego. Nie wiem, no mam nadzieję, że nie. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj miejsce. Przejście przez rzekę, jest most. Tam są ludzie, którzy mi chcą zrobić kuku. To jest jakiś. Do łowienia ryb, czy co to jest? Czy to jest zatonęło coś tutaj? Czy to jest nieukończony most? Co to jest za miejsce, za mostek? Mogę coś stąd wziąć? Nie. To idziemy z powrotem w takim razie. Ja jeszcze w tej grze nie walczyłem z żadnym przeciwnikiem, z żadnym człowiekiem. Tylko polowałem na zwierzęta, no ale. No dobra. Przejdźmy na drugą stronę i tam niby jest obóz, który jest neutralny. Zobaczymy, czy to w ogóle miało sens tutaj przychodzić tyle czasu, tyle minut. Bo okaże się, że praktycznie przyszedłem tutaj na nic. Taki kawał szmat drogi. No zobaczymy, może mi coś sprzeda, może... no nie wiem, zobaczymy, co ten koleś tutaj ma ciekawego. Czyli nawet nie wiem, czy to koleś, może to pani kolesiuwa, a może cała wioska, może dużo ludzi będzie tu. Czy to jest obóz neutralny, to mam nadzieję, że mi tutaj nie zrobią krzywdy znowu. Nie będą się rzucać na mnie. Konik. Dzień dobry. Woźnica. Dzień dobry, rozmawiaj. Pomogę ci przenieść rzeczy do sąsiedniego okręgu. Zwyczajnie umieść swoje przedmioty wojowników i konie w wozie. Pamiętaj o niezwłocznym odebraniu ich w miejscu docelowym, albo naliczę dodatkową opłatę. Potrwa to zbyt długo, a stracisz dobytek. Okej. Okay. Czyli to jest transport międzyserwerowy. Okej. Okay. No mi to nie jest potrzebne. Czy ja mogę tutaj was ten okraść? Albo zaawansowany trener. Dzień dobry. Witaj wojowniku. Czy jesteś zainteresowany podjęciem wyzwania? Misja wyzwania. Brakuje ci punktów receptury. Pomogę ci je zdobyć, jeśli potrafisz pokonać tę misję. Zbierz żelazo meteorytowe. Poduj źrebie. Sadzenie roślin. Pokonaj bestie. Zyskaj wynagrodzenie wojsk. Gotuj. Dodane punkty doświadczenia. Poskrom wojowników. Nieskończona praktyka. Oddaj miedzianą monetę. Co? Pokonaj bestie? Gotuj to bym prędzej. Sadzenie roślin prędzej. Hoduj źrebie bym chciał. Ale ja nie mam źrebia. O, czekaj. Dotknij wkrycie w stajni i wybierz ogiera, klacz do krycia. Można parować. Opuść. Nie opuść. Cofnij chciałem zrobić. A jakbym chciał sadzenie roślin zrobić? Użyj motki.
motyki, aby zwiększyć porowatość pola do 90 w celu uprawiania roślin najlepszej jakości. Nagrodzę cię, jeśli zasadzisz 100 sztuk jęczmienia najlepszej jakości, pszenicy najlepszej jakości, lnu najlepszej jakości, ryżu najlepszej jakości, soi. O Jezu, przecież takich rzeczy nie mam. Mam wadliwe, słabej jakości wszystko. Tylko kilka rzeczy. Gotuj. Dobre pożywienie nie tylko zaspokaja głodny żołądek, ale również zapewni premię i wynagrodzi cię, jeśli samodzielnie przygotujesz 100 porcji makaronu z warzywami. Okej, dobra, opuść. Wiem, że to jest dla mnie jeszcze za słabo. Czy ja mogę coś stąd zebrać? O to mi najbardziej chodzi. Czy oni się podzielą swoim dobytkiem ze mną? Nie? Nie? O, siano. Czy ja mogę siano zebrać? A jakbym uderzył? Nie. A jakbym wziął... To? Zbierzesz siano? Nie zbierzesz siano. Taki kamień. Piasek. Jarmowisko. Dobra, chodźmy na drugą stronę. Dzień dobry panu. Tu jest więcej ich. Tam już dalej nic nie ma, chyba. Mistrz opaska włóczęgi. Mistrz terenu górzystego. Wybaczcie. Górzysty teren jest nierówny. Nauczę cię kilku technik zbieractwa w górach, aby twoje wojownice mogli zbierać te surowce. Wysyłka odblokowania regionu górzystego. Odblokuj region pomyślnie. Że co? Sprawdź poziom w regionie. Teren. Aktualny poziom regionu 1. Zabójstwo wymagane do poziomu wyżej. Level 1. Bandyta rzeczny 0. O co? Opuszczenie regionu. O Boże, opuść. Nie wiem, o co chodzi. O, dzień dobry. Chodź i zobacz moje towary. Towary są prawdziwe, a cena uczciwa. Nie oszukujemy ani młodych, ani starych. Kup. Co ona ma? Za 8 monet. Ja mam 2000. Wow. Len. Zwykła pszenica. To jest pszenica. Drewno lipowe. Kamień młyński. Czy ja coś takiego potrzebuję? No chyba najbardziej to len, ale ja sobie sam mogę wytworzyć len. Zwykłą pszenicę, drewno lipowe i kamień młyński. A mogę ci coś sprzedać? Co byś chciała? Futro zwierzęce. Cena przetworzenia 15. Kocioł lekarski. To jest kocioł lekarski? Dziwne. Bezoar. Co to jest? Zmrożony żółty makrodon. Zniszczona skóra. Szafran, gotowane mięso. Jagody goi. No ja nic nie mam, co ona by mogła. Co ona chce. I ciemno się robi. Świetnie. Wiecie co? Taki kawał drogi ja przeszedłem. Na marne. No poznałem ludzi kilku. Ale nic się od nich nie nauczę. Dzień dobry. Podobno masz niezłe umiejętności. Odważysz się przyjąć moje wyzwanie? Wygrana zaowocuje wspaniałymi nagrodami, ale hehe, w tym świecie nie ma darmowych posiłków. Wyzwanie z ograniczonym czasem. Sprawdź swoją siłę. Zaawansowane wyzwanie. Zbiór. Pochwyć dzikie zwierzę. Egzekucja strzałem w głowę. I plony. Zbierz plony 400 monet miedzianych. Egzekucja strzałem w głowę. Co za rzeczy? No nie mam takich rzeczy, nie zrobię, no bo nie chcę nikogo bić, trenować, zaatakować, bo zginę. Potrzebujesz czegoś? Nabywanie umiejętności. Poziom zaawansowany. Co to jest? Jakie umiejętności chciałbyś się nauczyć? Siły? Zwinności? Budowy ciała? Ja z nią. Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, o co tu chodzi. I co, i tyle? Po co mi ten obóz w takim razie? Podwładni. Pokój. I zarówno ty, jak i drugi. Dobra, dobra. Sklep. Co? Ja mogę się przenieść do sklepu? Dobra. To trzeba w takim razie usunąć to. New skin. Preview. Dobra, no to. Nie będziemy tutaj kupować niczego w tym sklepie. Wybaczcie.
Wow. Ach, dziwne rzeczy, ciekawe rzeczy, fajne rzeczy, ale naprawdę nie wiem, o co chodzi w tej grze. Ona jest zbyt rozbudowana jak na mnie. Jest ogromnie rozbudowana. Dobrze. No i noc. Świetnie. Czyli praktycznie konik mi się podoba. To jest naprawdę fajny konik. Mogę? Nie mogę. Znaczy, chętnie go wziął. Jakieś drewienka, coś. Tutaj nic naprawdę nie można wziąć. Szkoda wielka. No dobra, jesteśmy w tym obozie. I co teraz? Można przejść dalej. Mostami. Tam dalej. Ale to jest. No. Kurczę, ja bym sobie, czy ja będę mógł budować tutaj łódź na przykład? Bym sobie zamieszkał na takiej, o. Na jakiejś tutaj. Wyspie. Bym miał swoją wyspę. Oby było fajnie. To by było fajnie. Pytanie, czy chcę iść dalej? Bo nie wiem. Czy ja chcę przejść do tych jeszcze? No jest noc. Noc by zajęła mi całą drogę. Całą noc pewnie bym wracał do domu. Teren górzysty. No tutaj mógłbym też zwiedzać te góry tutaj. A co to jest? Takie patrzę niebieska po świata. Pewnie by to jest sobie może jakiś wodospad. Albo tylko po prostu przejście przez rzekę i tyle. Chociaż nie, bo te przejścia nie są tak na niebiesko, a te są na niebiesko, nie wiem czemu. Co to są za przejścia? No dobra, słuchajcie, dzisiaj taki odcinek, jak widzicie, eksploracyjny, ale no cóż, takie też trzeba mieć. Ja tę grę poznaję po prostu powolutku i się nią powolutku chcę nacieszyć, nabawić. Ale tutaj wiecie, no, dla mnie kompletnie, ja kompletnie nie wiem, o co chodzi z tymi ludźmi tutaj. Trener. Czy macie coś do zjedzenia? Coś, co bym sobie mógł wziąć za darmożkę. Młot jakiś leży i co? I nie mogę tego wziąć nawet. No szkoda, ogromna szkoda. Zerknijmy jeszcze tutaj na ten mostek. No można iść dalej, ale. Trochę wiecie co, kusi mnie teraz. Kusi mnie iść do tego. Do tych włóczęgów, do tych, co mnie zaatakowali, i strzelić komuś w główkę. Ale nie, bo. Co to było? A to jest trawa zwykła. Dobra, no nic, no. Chyba raczej tego nie zrobię, bo boję się, że zginę. Jestem jeszcze chyba za bardzo, za daleko szedłem, żeby tego zginąć i później wracać po swój ekwipunek. Czy ja mam ustawione, że ja zbieram ekwipunek ten, zostawię po sobie? Czy zabieram? Nie mam pojęcia. Czy jest w ogóle możliwość zrobienia czegoś takiego? Ustawienia. Dźwięk sterowania, język sieci, tryb streamera, ikony powiadomień, funkcja gry. Pokaż miedź, żelazo, glinę, dobra. Chyba nie będzie. To bym musiał chyba zrobić w ustawieniach trudności. Może. Początkujący. Ja mam zwykłe ustawienia, tak? A tu są mnożniki. Ktoś mi pisał, ale nie, to nie o tej grze. To nie o tej grze. Gracz. Brak utraty przedmiotów po śmierci. I nie mogę tego zrobić? Nie mam pojęcia, czy ja ustawiłem to sobie, czy nie. Nie chciałbym tracić przedmiotów, bo to jednak ta mapa jest zbyt potężna, żebym ja to wszystko stracił. Ale fajnie by było, jakby tak kogoś zamordować we śnie. Jakby tak bym podszedł, to ktoś by spał. Ja bym cyk. Mieczem. Trzy. I pięć. Czy ja tak mogę zrobić? Nie mam pojęcia. Czy ktoś na tej strażnicy w ogóle jest? Albo w tych chatkach? Czy oni chodzą? Czy oni śpią? Tam mają ognisko. Ktoś śpi? O rany. Nie wiem, czy widzieliście. Ale było ich mnóstwo. Było ich mnóstwo. Dobra. Nie. Ja podziękuję. Ja jestem jeszcze za słaby na takie zabawy. Dobra, moi drodzy, dajcie mi teraz moment. Czyli kolejne
ślisy, kilkanaście minut, abym mógł na spokojnie wrócić do swojego domu. O rany, to będzie znowu trwało kupę czasu. Widzimy się za chwilę dla was. Dla mnie za 15 minut pewnie biegu. Moi drodzy, wróciłem do swojej bazy. Och, jak tutaj przyjemnie ranek nastał, jest słoneczko. Co tam, Zenek, powiesz ciekawego? Idę do Zenka się przywitać, bo go nie widziałem już długi czas. Każdy, kto mnie nakarmi, może być moim władcą, ale Zenek, pokaż ekwipunek. 31 pieczonych skorpionów masz. Byś coś porobił, a nie... Jak zrobić, żebyś ty, kurka, wytwarzał coś? Co tutaj zrobiłeś? No nic nie zrobiłeś. Szarańcze masz? Sól spożywcza? O co chodzi? Żeby się nie psuło, czy co? Nie wiem. Pierwszy sól spożywcza, ugotowana szarańcza. On nic nie robi. Napiszcie mi w komentarzach, jak zmusić go do pracy. Bo on stoi i, kurka, nic nie robi. Ja się kompletnie nie znam na tej grze. No, ona jest... Nie mówcie, że już noc! Czy tylko mgła? Przecież był poranek. Dobra, nieważne. Co my tutaj mamy ciekawego? Tutaj możemy rudę miedzi wrzucić, o. Możemy sztabki porobić, jak chcemy. Spoko. Tu mam trochę gliny. Mamy redestowiec, czyli do robienia plonej nasiona. Do robienia alkoholu. Czy chcemy sztabki porobić? Aha, bo trzeba coś rzucić do spalenia. Spoko. Później. Wiecie co, no to w takim razie... Ja w ogóle używam tego jako po prostu mój storage. Na 60 rzeczy może mieć, no to spoko. No to ja mogę powkładać i powkładać tutaj mnóstwo rzeczy. Ten rdestowiec, glina. Gdzie ja glinę trzymałem? To chyba w piecu gdzieś, o, nie wiem. Ale zobaczmy, czy w ognisku mogę zrobić jakieś... Mniamciu. Mogę. Co mam? Surowe mięso. Marynowane mięso mogę zrobić, o. A mogę zrobić te? Cyk. Skorpiony też mogę. Mogę zrobić marynowane mięso. Ile sztuk? Zróbmy, nie wiem, z 10... Albo nie. Czekajcie, co to jest? To jest marynowane mięso. Wszystko. Niech robi. A, aktywator potrzebny. Będziesz palił ten? Trawę? Okej. Okej, aha, to dało ten, ten sposób, dobra. I zrób mięso. Całe. Jest. Świetnie. Ona jest... To mięso jest dobre. Chyba. Dobra, niech robi. Niech robi mięso. A dużo nie zrobi, bo mam trawy mało. Pojedynczo robi, zobaczcie. Na jedno mięso? Jedna trawa? Nie. A, dobra, niech porobi. Ej, spokojnie, trawy tam... Mięso jest dobre, bo trzeba się najeść porządnie. Okej. Okay. 16 sztuk już mam. Świetnie, to niech robi. O, jest dom, jest dzień jednak. Co mamy tutaj? Co, o co tutaj chodzi? Mamy nieobrobioną skórę, dwie sztuki, siano dla królików. I czy ten... Gdzie jest ten królik? Ja go nie widzę. Jedzenie dla zwierząt. Liczba zwierząt. Anuluj. No niby całkowita liczba jest 1 na 30, ale ja go nie widzę. Kamienie wsadowe. Karmienie wsadowe. Nie wiem, o co chodzi. Czy ja mu dałem jedzenie? Czy pasza dla królików? Ulubione jedzenie. Patrz, on lubi. Gdzie ten królik jest? Czy ja go nawet nie widzę? Dziwna rzecz. Dobra, słuchajcie. Zróbmy sobie L. I jaki mamy... Co możemy... zrobić ciekawego. Brutalna rekrutacja? Nie chcę. Zbuduj mój obronny? Nie lub nie chcę mi się budować. Znacznik terytorium gildii. Otwórz panel z przepisami, kliknij technologia gildii w dolnym rogu panelu z przepisami.
aby znaleźć przepis na znacznik granicy. A więc tak. Przepis technologia gildii. W dolnym rogu panelu z przepisami. Technologia gildii. Gildia. Technologia gildii. I w lewym dolnym rogu, co? Znacznik z przepisami, że jak? Umiejętności i technologia gildii wziąłem. No i co teraz? Znacznik graniczny? To jest to? Miałem odblokować? Jeszcze zobaczmy, jeszcze raz. Zadania. Przepis na znacznik graniczny. Znacznik graniczny są bardzo skutecznym środkiem ochrony Twojej bazy. Mogą chronić Twoje budynki przed naturalnym popadnięciem w ruinę i chronić się przed atakami przez określony okres. Przypomnij władcy gildii, aby go wybudował. Znacznik gildii również uniemożliwia innym gildiom umieszczenie budynków efektownym. No dobra, ale my nie gramy na multiku, no ale dobra, niech mają. Gildia. Technologia, znacznik graniczny, potwierdź. I co teraz? I czy zaliczyło mi to zadanie? Ale co, ja muszę go postawić? Zróbmy to w takim razie w ten sposób. Znacznik terytorium gildii. Czy ja muszę go wybudować? Instrukcja rzemiosła. Nie, czekaj, 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 czekaj. Czy ja mogę go tutaj wybudować? Gdzieś się pojawił? Nie pojawił się jako nowy. Więc. Gdzie się go tworzy? O rany. Umiejętności zarządzania grupą. Technologia gildii. Znacznik gildii. Marker graniczny jest solidnym fizycznym markerem, który identyfikuje granicę Twojej ziemi. Możesz tutaj przekazać środki na rzecz dworu cesarskiego, aby uzyskać ochronę dla swoich budynków. Poznano. Płyta ścienna, wzór pomyślny chmur. Znak graniczny. Płyta ścienna. Znak graniczny. Ten budynek z pewnością należy do Twojej gildii i rodzaju budynków, które możesz przyłączyć. Dobrze, ale jak go wytworzyć? Identyfikuje granicę Twojej ziemi. Marker graniczny. Gildią stawianie budynku. O Jezusie, nie rozumiem, o co tu chodzi. Koszt miedziana sztaba, glina, kamień twarde, drewno, materiały budowlane krok po kroku, rumowisko, kamień. Inny budynek, dobrze, ale gdzie się go wytwarza? Ja pytam. Gdzie się go. Alt i N coś tam było, co to było Alt N? Że gra ten, nie wiem. A to jest to? To jest znacznik gildii w ogóle? Nie. Co to było ten to? A to nie jest mój ten marker? Chyba tak. To muszę go sobie odznaczyć, chyba. Ruch, kontrol i usuń znacznik. Dobra, kontrol i usuń znacznik. Nie działa. A to ten przycisk. Nie działa. To nie wiem, o co chodzi. Po raz kolejny. Dobra. Olać znacznik. Śpiwór. Teleportacja. Łóżko. Odrodzi się. Ej! Czy ja mogę tam postawić moje łóżko? Inne i się odrodzić w tym łóżku. I się przeteleportować? Tego to nie wiem. Ale to by było świetne rozwiązanie. W końcu coś ciekawego. Dobra. Olać to. Ceglany budynek. Oswój konia. No chciałbym. Wytwórz bandaż. To te rzeczy zrobiłem. Brutalna rekrutacja. Buduj mur obronny. Zadania poboczne. Może coś takiego. Napraw broń. Czy ja mogę... Ulepsz swoje zdolności wytwórcze, aby wytworzyć broń o większej trwałości. Stół warsztatowy wytrzymałeś zostanie powiększone zgodnie z poziomem produkcji pracownika przy stole podczas wytwarzania rozbroi. Znaczy, mógłbym ulepszać swoje rzeczy. Dobrze, fajne rzeczy. Gdzie ja stworzyłem swój miecz? To było tu? Nie. Czy to był.
mój warsztat. Tak. Miecz z brązu, miecz z kości. Ja mam miecz z brązu. Jak się go naprawia? Czy on jest podniszczony w ogóle? Jak się naprawia? Upuść tylko. Żywność wojownika. Tutaj nie mam żadnego wojownika. Czyli on nie jest zniszczony chyba. Bo można niby... O, mamy prostą pałkę. Można niby jakoś... naprawiać przedmioty. No ale chyba się nie jest zniszczony, skoro nie muszę go naprawiać. Prawda? Chyba. Nie wiem, nie mam pojęcia, ludzie. Łóżko. Śpiwór. Dobra, słuchajcie, zróbmy test. Teleportuj się do śpiwora. Świetnie. Ale wszystko zostawiłem. Czyli zostawiasz swoje rzeczy. Tak jak w Arku. Szybko grabisz. Weź wszystko. Rozumiem. Test zrobiony. Czyli można tak zrobić, ale tracisz wszystkie rzeczy, więc musiałbym na nowo wybudować, gdzieś się przenieść i na nowo wybudować tam sobie jakąś skrzyneczkę, śpiwór czy tam łóżko. I czy ten śpiwór jeszcze działa? Chyba działa, nie? To nie jest jednorazowe? A tu jest napraw. Jak się to naprawia? Trawa, gałąź, kora. Ale to, że łóżko, śpiwór mogę naprawić. Dobra, nieważne. Nieważne. No, ale to jest test zrobiony. Ciekawe. Zenek, dlaczego ty nie pracujesz? On ma 15 poziom. Awansował w ogóle. Mam wrażenie, bo on miał 14, z tego co wiem. Zenek. Ekwipunek. Zenek ma... no, awansował. Ale ma cały czas to samo. Ma cały czas 31 pieczonych skorpionów i kamień do rzucania. Dostał... Tutaj ma włócznie z brązu. Dobrze, ale czy ty coś, Zenek, popraw? Co to jest? Ja jego mogę poprawić statystyki? Uuu, Zenek. A tu? Okej. I tutaj umiejętności wojownika. Wigor i pierwsza pomoc. Słabość. Pyszałek. Trwały pancerz. Śmierć zimna. Zimna. Umiejętności mu dać, tak? Dobra, dobra, Zenek. Ale czy ty ciągle nic nie robisz, prawda? Cały czas masz to, ugotowaną szarańczę. Ciągle nic nie robisz. Ustaw zasięg patrolu. Czy mógłbyś, nie wiem, zjeść? Nakarm, ja go cię sam nakarmię w takim razie. Żebyś nie umarł mi z głodu. I co, to jest twój... To nie jest twoje jedzenie, ja nie wiem. A nie, on ty jesteś, w ogóle nie jesteś głodny, przecież masz pełno niebieski stan. Dobra, nieważne. Tutaj się sztabki mogą zrobić, niech się robią. Ale nie mamy tych... żadnych patyków. Musiałbym patyki tam wrzucić jakieś, żeby się porobiło. 500, 100, no to może to wezmę. Wrzucimy te 200, niecałe 200 patyków. Żeby się sztabki miedziane porobiły. Może z czasem się mi do czegoś one przydadzą. Albo na pewno się do czegoś przydadzą. I więcej. Stwórz 9 sztuk, tak? Możesz to stwórz. Ekstra. Brawo. No dobra, moi drodzy. Ten odcinek krótszy. Raczej. Dla mnie bardzo długi. Ponieważ się nabiegałem dzisiaj. Po tych mapach. No i czekam. Czekam, kochani, na wasze komentarze. Dajcie mi, proszę, wskazówki, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, co mam robić. Ja bym chciał szybciej się przemieszczać, czyli biegać szybciej. To co zrobić, żeby biegać szybciej? Albo znaleźć konia. Napiszcie mi mniej więcej, w którym rejonie tej mapy znajdę konia. Bo jest taka już teraz sytuacja, że ja zastanawiam się, czy nawet sobie czasem nie obejrzeć jakichś wskazówek na YouTubie, żeby po prostu w tą grę
żebym chciał grać dalej, bo ona mi się teraz, jak ja mam tak biegać i bez sensu chodzić i próbować, czy ja chciałbym eksplorować, ja lubię eksplorować i jestem w stanie to zrobić, ale ta mapa jest tak ogromna, a mój bohater jest tak wolny, że albo dacie mi wskazówki, jakbym szybciej, żeby szybciej biegać, żeby szybciej się przemieszczać, albo gdzie znaleźć konia, albo czy można wybudować jakąś maszynę do pływania, żebym mógł sobie szybciej opływać tą wyspę, tą okolicę tutaj, bo wiem, że łodzie pewnie można budować, nawet maszyny latające, bo widzę na tych grafikach różnych, ale kurczę, no, czy ja już mogę to robić? Ja tego jeszcze nigdzie nie widziałem, żebym mógł to poznać. Ja po prostu chcę jak najszybciej awansować. Chciałbym też, żebyście mi dali tutaj porady jakieś do Zenka, bo Zenek, no ja nie wiem, czy on nic nie robi, on stoi przy tym warsztacie. Ja mu każę to tutaj stać, masz 16 poziom już, Zenek, ale on nie pracuje. Ja nie wiem, co on robi. A może pracuje, tylko ja nie widzę efektów. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie do tego Was zachęcam. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Pa, pa.